dawno już wycięty. To siwy obłok kołysał nade mną. Drzewo dziecinne, coś w swym liście świętym. Żegnało mnie kiedyś, gdy ruszałem w ciemność. Drzewo święte, drzewo ścięte, skraj zapomniany, bądźmy czyste i ojczyste, znowu przypomniane. Bądźmy części na noc, o rok, co dzień do porami, kiedy nasza przyjdzie pora, zaszumisz nad nami. Chodźmy części na noc, o rok, co dzień to porami, kiedy nasza przyjdzie pora, zaszumisz nad nami. Nie w słowo Boże, drzewo święte, drzewo ścięte, skraj zapomniany, bądź mi czysty i ojczysty, znowu przypomniane. Choćby części na noc, o rok, co dzień to porami, kiedy nasza przyjdzie pora, zaszumisz nad nami. Choćby części na noc, o rok, co dzień na tej scenie wystąpił. Znany Państwu jest oczywiście z kilkunastu doskonałych ról filmowych, które zaczął popełniać, będąc bardzo młodym człowiekiem, studiując w Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Później Teatr Ateneum, w którym wszyscy, którzy do tego teatru w tym czasie przychodzili, zachwycali się nad talentem nie tylko aktorskim, ale również nad tym, że ten pan doskonale śpiewał, interpretował piosenki. Jedyny i niepowtarzalny Michał Bajor. Zawsze nam miłość, swe uroki.
jest po prostu prawdziwa. Trochę chmur, trochę słońca, coś z początku, coś z końca. Trochę pierwszy ciut mięty, część do prostych, część krętych. Ciut poezji, ciut prozy, trochę plew, trochę ziarna. Taka miłość dla nas idealna. Taka miłość dla nas idealna. Taka miłość. Co wiem, w momencie, kiedy Marek Dańczek, szef Domu Kultury, w którym w tej chwili się znajdujemy, zadzwonił do pana, żeby ustalić ten koncert, pan powiedział, że wie, gdzie jest Kamienna Góra, pamięta ten koncert, pamięta tą salę, pamięta ludzi, którzy tu wtedy się zgromadzili. Czy to znaczy, że każdy koncert pan tak pamięta? Wiele koncertów pamiętam, tak, dlatego że wydaje mi się, że mało jest to moje koncerty sprzedawanych biletów z rad zakładowych, raczej są sprzedawane bilety z wolnej kasy. W związku z tym publiczność jest wszędzie taka sama. Akurat ta, która przychodzi, bo wydała swoje ciężko zapracowane pieniądze na mój występ, jest tą, która mnie chce obejrzeć i posłuchać, więc te sale nie różnią się niczym, czy Teatr Wielki w Łodzi na 1200 osób, czy sala w Kamiennej Górze na 250 osób. Po prostu ta publiczność jest razem ze mną, jak ja z tą publicznością. Panie Michale, za każdym razem, po każdej płycie, po każdym przeboju zdobywa pan serca swoich fanów. Jak pan to robi, że jest pan na przysłowiowym topie przez cały czas?
nie wiem, czy jestem na topie. Na topie to są, teraz w tej chwili jest bardzo dużo młodych, wspaniale śpiewających dziewcząt szczególnie. Na topie Kaja, Steczkowska, Górniak. Ja myślę, że ja utrzymuję swój stały poziom przez tyle lat, dlatego że ten rodzaj piosenki, który ja wykonuję, nie ma aż tylu pewnie naśladowców. I być może publiczność pomiędzy popem a rockiem, pomiędzy piosenką rozrywkową a disco czy dance szuka też jakichś innych wartości. I ja akurat trafiłem w taki moment, że jeżeli ktoś ma ochotę raz w roku czy raz na dwa lata przyjść sobie posłuchać zupełnie innych piosenek, czy na jakiś czas puścić sobie co jakiś czas jakąś inną muzykę w domu, to słucha po prostu takiej muzyki. Także jakoś nie gloryfikowałbym tej swojej osoby w tej kulturze naszego kraju, tylko jestem po prostu potrzebny, jestem rzetelny, pracuję, nie spóźniam się, nie upijam, nie robię skandali. Materiał jest taki, jaki jest. Dociera do pewnej grupy ludzi, głównie do pań oczywiście, bo jest materiałem romantyczno-samotniczo-marzycielskim. A z drugiej strony rzeczywiście co roku, co półtora roku proponuję kilka nowych piosenek, co też jest odzwierciedleniem szacunku mojego dla publiczności, że nie odcinam kuponów przez całe życie od swojej kariery, tylko pracuję wciąż, żeby pokazywać coś nowego, a nie 10 lat jeździć z tym samym repertuarem. Dwa lata temu występował pan tutaj z Towarzystwem Żywego Muzyka. Mhm. W tym roku muzyka była z taśmy. Z pół playbacku, tak. Który z form występu jest dla pana łatwiejszy? Który pan woli? Wolę z pianinem, wolę z żywym instrumentem, ale większość utworów, szczególnie z tej nowej płyty, nie potrafiłbym na razie oddać ich piękna, gdybym nie podparł się taśmą tych wspaniałej orkiestry 30-osobowej, którą miałem w studio. Sądzę, że jak wrócę tutaj za dwa lata, nie wiem, jak się potoczą moje losy, czy ja może nie polubię taśmy, przecież ja śpiewam na żywo, taśma to jest tylko podkład. Może przyjadę i z pianistą, i z taśmą. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Na razie na pewno dzień dzisiejszy wolę pracę z żywym instrumentem, ale nie stać żadnej sali, nawet największej, na to, żeby przyjechać z orkiestrą. W związku z tym, chcąc pokazać nowy repertuar, żeby publiczność chciała słuchać tych piosenek w radio, czy kupować płyty, no to trzeba zaryzykować. Wydaje mi się, że to ryzyko, przynajmniej w dniu dzisiejszym w Kamiennej Górze, nie skończyło się jakimś fiaskiem. Ja ostatnie pytanie. Tytuł płyty Uczucie. Pierwszy tytuł. Pierwsza piosenka też Uczucie. W nawiązaniu do... Piosenka tytułowa. Tytułowa Uczucia i w nawiązaniu do Titanica, tak jak pan powiedział. Dlaczego? No bo Titanic jest o miłości, a uczucia wszystkie. I od zazdrości po samotność, przez tęsknotę po marzenia, od oczekiwania po... nie wiem, nawet... jakąś taką gorycz. Wszystko jest podszyte miłością. Wszystko chce przynajmniej człowiek, żeby się zamieniło w miłość, czy w uczucie. Czyżby to oznaczało, że pan znalazł tą swoją jedyną miłość? O, takich miłości to człowiek miał, jak był bardzo młody, wiele. Natomiast ja myślę, że ja kocham świat i ludzi. Ta płyta jest jakby odzwierciedleniem mojego patrzenia na cały świat i na wszystko, co się wokół dzieje, a nie tylko na jedną osobę. Dziękujemy bardzo za rozmowę.